Hej kochani, witam was w nowym filmie na tym kanale w ulubieńcach miesiąca. I dzisiaj będą to ulubieńcy września. Jest to popularna seria filmów na YouTubie, więc stwierdziłam, że czemu by nie. Ja też zacznę nagrywać, czyli będzie to taki cykl, który będzie się pojawiał co miesiąc, w którym będę przedstawiać różne rzeczy, jakie mi się spodobały w danym miesiącu. Pierwszym moim ulubieńcem w tym miesiącu jest antyperspirant Dove o zapachu gruszki i aloesu. Słuchajcie, ten zapach jest obłędny. W ogóle podoba mi się też sam design tego produktu. Miętowa nakrywka bardzo ładnie wygląda. Ale jeżeli chodzi o sam ten dezodorant, a raczej antyperspirant, bo są to produkty, które się różnią, no to spełnia wszystkie moje oczekiwania. Zarówno, tak jak powiedziałam, zapach jest cudowny, bo w zasadzie nigdy nie miałam nic o zapachu gruszki. A teraz wchodzi cała seria do Dove, z tego co widziałam. Także można zakupić również chyba żel pod prysznic, balsam do ciała, no i ten dezodorant. Nie zostawia białych śladów na ubraniu ani na skórze. Zapach utrzymuje się bardzo długo, nie poce się, także serdecznie wam go polecam, zwłaszcza że gruszka jest owocem jesieni, także fajnie się tutaj wpasowuje. Moim drugim ulubieńcem, jak pewnie już zauważyliście, jest mocna, ciemna szminka na ustach. Zaczęło się to od tego, że wyskoczyła mi opryszczka na ustach ze względu na spadek odporności, jest to raczej powszechne zjawisko i musiałam jakoś to ukryć, ponieważ nagrywam filmy na YouTubie i tak dalej, i wymyśliłam, że właśnie zamaskuję ją ciemną pomadką, ale tak mi się to spodobało i tak to wygląda ładnie, zresztą wydaje mi się, że pasują mi ciemne kolory, że postanowiłam tak się częściej malować. Poza tym jesień właśnie sprzyja takim kolorom i wiele osób pytało się mnie, jaka jest to pomadka. No niestety ja nie używam jednej, ponieważ łączę wiele kolorów. Bazuję m.in. na kredkach do ust Astora, które uwielbiam, wszelkie kolory. Mam zarówno taki różowy, numerek 01 Rose, który najczęściej widzicie na moich ustach, ale właśnie teraz często znajduje się na nich. Sweet Toffee, numerek 05 oraz Tender Sherry, czyli wisienka i toffee na moich ustach w połączeniu z czerwoną szminką uzyskuje właśnie taki efekt, jak na przykład teraz możecie zobaczyć. Kolejnym moim ulubieńcem tego miesiąca są case'y na telefon. Ja bardzo długo miałam jeden case na telefonie, metalowy, taki różowy, zwykły i w zasadzie nie dbałam o to, jak wygląda mój telefon. Ale odkąd założyłam swój sklep pink.land, który zresztą większość pewnie z was kojarzy, no to codziennie zmieniam case swojego telefonu. Aktualnie jest to niebieski w jednorożce, ale oczywiście jest ich cała masa. Jak sama nazwa sklepu, są głównie różowe, aczkolwiek są też perełki, takie jak na przykład różowo-miętowy marmur, który jest chyba waszym ulubieńcem. Case'y są silikonowe, nadruki są bardzo trwałe, także jeżeli podobają wam się te case'y, no to zapraszam do mojego sklepu pink.land. Przejdźmy do następnego ulubieńca miesiąca. Jest to coś związanego z jedzeniem, czyli napój orkiszowy migdałowy. Dostałam go w prezencie od moich przyjaciół, a w zasadzie był zawartością paczki ze zdrową żywnością. Nigdy nie miałam okazji pić takiego napoju. Jest to w sumie, można powiedzieć, mleko roślinne. Ja piłam tylko sojowe i chyba ryżowe.
Takiego jeszcze nie piłam i jest naprawdę przepyszne. Dodaję je do wszelkich deserów, głównie do śniadania, bo ja kocham słodkie śniadania, takie jak na przykład właśnie owsianka czy jaglanka. Dzięki temu produktowi nasze danie zyskuje taką gęstą konsystencję, no i jest bardzo słodkie w smaku, także jeżeli lubicie takie smaki, na przykład zastanawiacie się nad przejściem na roślinną dietę, no to to jest produkt warty polecenia. W tym miesiącu zabrałam się za oglądanie nowego serialu. Wydaje mi się, że jesień i zima sprzyja temu, że więcej siedzimy w domach, dlatego musimy jakoś wykorzystać ten czas. Ja zazwyczaj oglądam seriale. Teraz jestem pochłonięta serialem Nastoletnia Maria Stewart, a oryginalny tytuł brzmi Rain. Rain. Jestem w trakcie oglądania drugiego sezonu i słuchajcie, mam totalną obsesję. Jeżeli lubicie seriale tak jak ja, to wiecie, na czym to polega, że bardzo trudno się odciągnąć od oglądania tego serialu. Wczoraj miałam dzień bez niego i było naprawdę ciężko. Słuchajcie, bo nigdy nie oglądałam serialu, który nie dzieje się w tych czasach. Czyli można powiedzieć, że kostiumowego. Zazwyczaj były to jakieś seriale młodzieżowe, związane ze szkołą. Oczywiście wątki miłosne były, aczkolwiek działo się to w mieście. Nie było tak jakby pobocznych tematów, oprócz tych takich, nazwijmy to, przyziemnych, czyli jakieś problemy rodzinne czy nastoletnie miłości. Natomiast tutaj wątków jest cała masa, poza tym wszystko dzieje się w XV czy XIV wieku i jest oparte na faktach. Maria Stewart to była królowa Szkocji i jest to postać historyczna. Oczywiście wszystko, co dzieje się w tym serialu, no nie jest do końca prawdziwe, ale słuchajcie, polecam wam po maksie. Ze względu na grę aktorską, muzykę, kostiumy, wszystko tam moim zdaniem świetnie do siebie pasuje, świetnie wszystko z sobą gra. Trzyma mnie w napięciu każdy odcinek. Myślę, że to jest hicior. Hicior, do którego będę powracać na pewno jeszcze wielokrotnie. Jeżeli widzieliście ten serial, to koniecznie napiszcie mi w komentarzach, bo jestem ciekawa, co o nim sądzicie. I ostatnim ulubieńcem miesiąca jest wydarzenie, a mianowicie są to moje prawo jazdy, które w końcu zdałam, otrzymałam ten kwitek, że mogę legalnie jeździć samochodem. Trwało to dość długo, bo od maja, ale słuchajcie, było warto, natomiast jeżeli chodzi o stres, to nigdy w życiu nie przeżyłam takiego stresu, jak w czasie właśnie tego kursu czy egzaminu. Ja nigdy nie myślałam o tym, że zdam prawo jazdy, ze względu na to, że raczej byłam takim człowiekiem, który nie chce wozić innych, tylko woli być wożonym. Nie no, ale chodzi o to, że po prostu wydawało mi się to nierealne. Myślałam, że się do tego nie nadaje, a okazało się inaczej. I właśnie pokazuje to, że po prostu wystarczy przemóc się, wyjść z swojej tej strefy komfortu i wszystko jest możliwe, także mój kolejny cel na ten rok się spełnił. Mam prawo jazdy, będę teraz jeździć samochodem i yeah! I to wszyscy moi ulubieńcy
na ten miesiąc. W każdym właśnie tego typu filmie będą się pojawiać te same kategorie, czyli ulubiony kosmetyk do makijażu, ulubione jedzenie, ulubiony gadżet, ulubione wydarzenie i ulubiony serial bądź film. Piszcie, co sądzicie o tym, co wspomniałam w tym filmie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia! Put your hands on my back.